Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na recenzję słuchawek Skullcandy Lowrider w wersji 2.5. To jest właśnie ta najnowsza wersja słuchawek, znanych słuchawek. Poprzednią wersję mieliście okazję oglądać na moim kanale, była recenzja. I w stosunku do poprzedniej wersji mamy kilka fajnych usprawnień. Powiem o nich troszeczkę dzisiaj, natomiast będzie też specjalne porównanie tych dwóch wersji, gdzie dokładnie sobie wszystko obejrzycie. Jeśli chodzi o cenę tych słuchawek, to jest to nieco ponad 150 zł. Najlepszych ofert szukajcie w opisie filmu. A teraz zapraszam was do oglądania. No i oto Skullcandy Lowrider w wersji 2.5. Ulepszona konstrukcja względem poprzedniej edycji. Może zobaczymy sobie je po kolei. Tak jak w poprzedniej wersji mamy jeden przegub tutaj na górze, gdzie słuchawki zginają nam się tak. Drugi przegub jest tutaj. I to wszystko jest też na takim obrotowym przegubie. Tak więc jeśli je sobie złożymy, to zajmują bardzo mało miejsca, tak jak ten poprzedni model. Powstaje nam coś takiego. Czyli bardzo łatwe do przewiezienia, do wrzucenia do kieszeni nawet. Jeśli chodzi o ten pałąk górny, to jest to z takiego gumowanego tworzywa, całkiem dobrej jakości, moim zdaniem lepszej niż w tej wersji poprzedniej Skullcandy Lowriderów. Tutaj części boczne też mamy z lepszego tworzywa, bardzo podobnego do tego na górze. Po prostu robi to wrażenie masywniejszego, bardziej wytrzymałego. Mamy też napis Skullcandy tutaj od środka, jak widzicie. Prowadnice mamy plastikowe, wydają się być troszeczkę sztywniejsze niż te, które były w tych starych lowriderach. One są jeszcze niewyrobione, więc chodzą ciężko. No ale wiemy przynajmniej, że słuchawki same nam się nie rozregulują. Przy maksymalnej regulacji są naprawdę duże. I tutaj mamy też dwie gąbeczki, które są bardziej miękkie, ale też troszeczkę mniejsze niż te w poprzedniej wersji. Jakość tych przegubów moim zdaniem też jest lepsza. No i mamy słynne logo Skullcandy, taką czaszkę. No i tutaj obudowy przetworników też jest to taki matowany, gumowany plastik. Moim zdaniem to robi wrażenie bardzo odpornego i w ogóle w praktyce sprawdza się fajnie. No i same nauszniki nam się w ten sposób nawet ruszają. Co jest innowacją? Mamy tutaj tak samo gąbki jak w poprzedniej wersji. Też dość miękkie. Miękkość jest taka średnia, ale w zupełności to wystarcza. I wypełnienie jest całkiem ok. Natomiast jak widzicie mamy takie osłony z materiału, które wyglądają fajnie, zapewniają też lepszy komfort dla naszego ucha. Po prostu jest to bardziej miękkie. Też oczywiście są czachy, nie zabrakło ich. Natomiast co jest tutaj niefajnego, jak widzicie jakieś paproszki, okruszki się na tym zbierają i trzeba to troszeczkę co jakiś czas przeczyścić. Tak więc ogólnie fajne, ale czasami bywa mało praktyczne. To jest super odłączany przewód. Tu mamy port i przewód ma 1,20 m. Też mamy oczywiście na mini jackach czaszki. Mamy mikrofonik z przyciskiem. I 4-pinowy mini jack. A jeśli chodzi o pasmo przenoszenia, no to jest bardzo podobnie jak w poprzednim modelu. 20 Hz do 20 kHz. Przetworniki mają po 40 mm. I producent tutaj określa oporność na 33 ohmy. Ok, moi drodzy, za chwilkę zobaczycie jeszcze sekcję dźwiękową, gdzie będą dokładne moje wrażenia na temat odsłuchu w kilku gatunkach muzycznych. Natomiast ogólnie muszę powiedzieć, że w stosunku do poprzedniego modelu, czyli Skullcandy Lowrider 2.0, to jakość dźwięku uległa naprawdę dość znacznej poprawie. Te słuchawki są droższe, są nowsze, natomiast przetworniki oddają troszeczkę pełniej tą muzykę i generalnie słucha się przyjemnie. Natomiast ten model również ma mikrofon na przewodzie i też sobie ten mikrofon w tej chwili jeszcze szybko przetestujemy. Ok, mikrofon mam podpięty, teraz do telefonu. Ok, mój drogi, dźwięk się już nagrywa. Nagrywam przy pomocy smartfona Nokia Lumia 620. Dzięki tej próbce dźwięku możecie stwierdzić, czy ten mikrofon nadaje się do komunikacji chociażby przez takiego smartfona.
przeprowadziliście testy, posłuchaliście mikrofonu, dokładnie opisałem Wam te słuchawki, no i pora stwierdzić, czy są warte tej kasy, którą trzeba za nie dać. Moim zdaniem jak najbardziej, ponieważ jest to model, który jest po pierwsze troszeczkę wygodniejszy niż poprzednia wersja 2.0, troszeczkę lepiej grający, przy okazji też troszeczkę droższy, ale ta cena jest uzasadniona, ponieważ usprawnienia, które dostajemy, są naprawdę fajne. Chociażby pojedynczy przewód wychodząc tylko z lewej muszli, do tego odłączany, czyli gdyby nam się coś z nim stało, możemy go bez problemu zastąpić dowolnym innym kabelkiem tego typu. Tak więc to jest naprawdę bardzo dobre. Oczywiście jak w przypadku poprzednich Skullcandy Lowriderów dostępnych mamy wiele kolorów, wzorów. To jest też bardzo fajna opcja. Ja oczywiście jako wielbiciel klasyki wolę podstawowe czarne. No i ogólnie słuchawki są dobrze wykonane, jak już mówiłem, fajnie grają. Są naprawdę warte swojej ceny. Tak więc z mojej strony dla tych słuchawek specjalne wyróżnienie kanału i najwyższa ocena. Jest to sprzęt, który mogę Wam polecić. Szukacie dobrych słuchawek audio w tej kwocie, a przy okazji chcecie, żeby były lekkie, jednocześnie wygodne i zapewniały dobrą jakość dźwięku, to myślę, że Skullcandy Lowrider wersji 2.5, czyli nowy model, będą jednym z najlepszych wyborów na rynku. Dziękuję Wam za uwagę, zajrzyjcie także na mojego Facebooka i do opisu filmu. Możecie tam znaleźć ciekawe linki, natomiast za sekundę zobaczycie jeszcze podsumowanie całego testu. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!